Cześć playerzy, witajcie w najnowszym gigu. Dzisiaj nauczymy się utworu Dawida Kwiatkowskiego Bez Ciebie. Zaczynamy! Na kanale znajdziecie prostą i trudną wersję playalonga, które możecie razem ze mną grać i śpiewać. Natomiast w opisie filmiku znajdziecie link do opracowania. Zabierzmy się za akordy. Utwór składa się z pięciu prostych akordów. Akord C-dur. Pierwsza pusta struna, pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej, pusta trzecia struna, drugi palec na drugim progu na strunie czwartej i trzeci palec na trzecim progu na strunie piątej. Fajnie by było kciukiem tłumić szósty bas. Akord C-dur. Akord D-dur, drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej, trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej i pierwszy palec na drugim progu na strunie trzeciej, czwarta struna pusta, piąta może się odzywać, fajnie by było kciukiem tłumić szósty bas. Akord E-moll, drugi palec na drugim progu na strunie piątej i pod nim trzeci palec również na drugim progu na strunie czwartej, szósta, pierwsza, druga i trzecia struna się odzywają. Akord A-moll, pusta pierwsza struna, pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej, trzeci palec na drugim progu na strunie trzeciej i drugi palec na drugim progu na strunie czwartej, piąta struna się odzywa. Fajnie by było, żeby szósta struna się nie odzywała. I jeszcze jeden akord, akord G-dur, czwarty palec na trzecim progu na strunie pierwszej, nad nim trzeci palec również na trzecim progu na strunie drugiej, pierwszy palec na drugim progu na strunie piątej i drugi palec na trzecim progu na strunie szóstej. Trzecia struna jest pusta, czwarta struna jest pusta. Akord G-dur. Nauczcie się porządnie łapać te akordy, jeśli chcecie grać i równocześnie śpiewać ze mną ten utwór. Zabieramy się za granie. Zwrotka opiera się na czterech akordach. Akord C-dur, akord E-moll, w tym wypadku łapany pierwszym i drugim palcem, akord A-moll i akord G-dur. Proponuję, żebyśmy pierwszą część zwrotki zagrali pojedynczymi uderzeniami w dół, następnie drugą część zwrotki właśnie prostym biciem na cztery, dół, dół, góra, góra, dół, góra. Spróbujmy. W samym centrum miasta niespokojne G-dur, dłonie, znowu C-dur. Było już nieraz tak ze mną sny mi opowiesz. I drugi raz będziemy grali dokładnie te same akordy, ale już w biciu akordowym. No weź opowiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam. I znowu C. I niebo niosę ci, nie zamykaj drzwi. Już zaczęło padać. Tutaj zaczyna się refren. Natomiast w zwrotce możecie też sobie zagrać to w tej trudniejszej wersji z wykorzystaniem palmiuta, czyli opieramy rękę na mostku, żeby odzywał się taki przytłumiony dźwięk i uderzamy sobie po 8 razy na każdym z akordów w drugiej części zwrotki. Posłuchajcie od początku w tej trudniejszej wersji. Myślę, że osoby zaawansowane wiedzą, o co chodzi. W samym centrum miasta niespokojne dłonie. Drugi raz to samo, C-dur. Było już nieraz tak ze mną sny mi opowiesz. Teraz palmiut. No weź opowiedz mi. I znowu C. Palmiut liczycie do 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Gdzie akcent macie na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak? Pa, 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 pa. To tylko taka mała dygresja dla osób, które chcą grać bardziej zaawansowaną wersję. Ok, zagrajmy jeszcze raz tą zwrotkę i lecimy do refrenu. W samym centrum miasta niespokojne G-dur, dłonie, znowu C. Było już nieraz tak ze mną sny mi opowiesz. Bicie akordowe. No weź opowiedz mi. E-moll. Czy w nich na nowo się pojawiam i niebo niosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Lecimy do refrenu. W refrenie również cztery akordy. Akord C-dur, akord E-moll, akord D-dur i akord A-moll. I tutaj również gramy każdy z akordów po jednym schemacie. Jeśli dziś nie będę sam E-moll, teraz D-dur i pójdziesz w moją stronę A-moll, tobie mam odpowiedź. Znowu C. Na bok rzucę cały świat E-moll, to szkoda mi D-dur bez ciebie. I znowu C to samo. Jeśli dziś nie będę sam E-moll, teraz D-dur i pójdziesz w moją stronę A-moll, w tobie mam odpowiedź. Znowu C. Na bok rzucę cały E-moll świat, to szkoda mi D-dur bez ciebie A-moll. Pojawia się kolejna zwrotka, która jest grana dokładnie tak samo jak pierwsza zwrotka, czyli sam początek proponuje pojedynczym uderzeniem w dół. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic.
nie smakuje. Znowu C. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. I teraz w biciu akordowym po jednym schemacie. Chodź tu i pokaż mi jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć deszcz i nazwać nienazwane. Okej, oczywiście w tej drugiej zwrotce również możecie zagrać w tym trudniejszym palmiucie akcentowanym na raz, na cztery i na siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oczywiście zwolnijcie sobie i poćwiczcie sobie najpierw kilka razy taki schemat, jeśli chcecie grać w tej bardziej zaawansowanej wersji. W refrenie jeszcze można zagrać sobie oczywiście tą trudniejszą wersję, czyli to uderzenie dół, puknięcie góra, góra, puknięcie. Bo tak grałem w tej trudniejszej wersji. Może zagrajmy sobie jeszcze tylko to bicie z tego refrenu w tej trudniejszej wersji. Dół, klap, góra, góra, klap. 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 I spróbujemy sobie zagrać ten trudniejszy refren. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. I znowu. Jeśli dziś nie będę sam, jeśli oczywiście sprawia wam to trudność i problem, grajcie w tym prostym biciu. Kolejny refren grany jest identycznie jak pierwszy refren. Jeśli dziś nie będę sam. Pojedyncze schematy na każdym z akordów. Znowu C-dur. Cały świat, to szkoda mi bez ciebie. I powtarzamy refren. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Dochodzimy do bridge'a, czyli dodatkowego elementu w utworze. W bridge'u następujące akordy: akord A-mol, akord C-dur, akord E-mol i akord D-dur. Najpierw gramy bridge'a dwa razy bez śpiewania. I znowu akord A-mol, C-dur, E-mol i D-dur. Bicie akordowe po jednym schemacie, wchodzimy ze śpiewem. Choćby dziś mogę iść z tobą w nieznane. Znowu A-mol, znowu C-dur. Choćby dziś będzie mi trochę lżej i wiem, że... Na tym ostatnim akordzie D-dur możecie uderzyć jeden raz w dół i przytłumić strunę i wchodzi ostatni refren. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Lub trudniejszym biciem akordowym. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie dni. I gramy dalej, ale już nie śpiewamy. Dokładnie te same akordy. I kończycie akordem A-mol. To już cały utwór Dawida Kwiatkowskiego bez ciebie. Mam nadzieję, że lekcja wam się podobała. Dajcie mi łapę w górę dla zwiększenia zasięgu oraz napiszcie komentarz. Zajrzyjcie na Patronite, jeśli chcecie mnie wspierać i pobierać opracowania do utworów oraz brać udział w losowaniach. Zajrzyjcie również na sklep, jeśli chcecie kupić nową, sprawdzoną, selekcjonowaną gitarę. Widzimy się w następnym gigu. Cześć!